Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy o zachowaniu młodych kur nocą. Myślę, że odcinek dość istotny. Wiele ludzi wie, jak się te kury zachowują w dzień, natomiast mało wie, jak się zachowują nocą. Pozwoliłem sobie zapalić światło, jest prawie godzina 8 wieczorem, słońce już zachodzi, na szczęście nie jest jeszcze za późno i to światełko można zapalić z uwagi na to, że ta kura potrzebuje po prostu tego czasu na regenerację i potem na normalny dzień świetlny, żeby spokojnie mogła się rozwijać, a potem znosić jajeczka. Co chciałem wam pokazać w pierwszej kolejności, żeby nie przedłużać, jak widzicie, młode kury, tu są stare kury, tu są młode kury. Młode kury upodobały sobie właśnie tą grzędę obok, natomiast stare siedzą oddzielnie i tutaj również siedzi ten kogut. Kogut o dziwo się nie boi, tak jak wam wspominałem, młody kogut na początku się nie boi i później, jeżeli się nie będzie bał, no to może być agresywny i może nawet atakować ludzi. Fajne jest to, pamiętajcie o tym, żeby tutaj jakąś ściółkę położyć z tego względu, że starsze kury może nie, ale młodsze kury, jeżeli jedna dziobnie drugą, ze strachu może spaść i może się po prostu połamać. Także warto na to zwrócić uwagę. I teraz jak wygląda taka ogólna procedura u drobiu? Między innymi wygląda w ten sposób, że kury w momencie, kiedy wstaną, teraz już się obudziły, zaraz światło zgaśnie, natomiast jeżeli już wstaną z samego rana, najpierw podchodzą tutaj napić się wody, najpierw kury starsze, później kury młode, później coś zjedzą i podchodzą pod drzwi. O godzinie 7 mniej więcej otwieramy im zawsze drzwi, one wszystkie wylatują, jeżeli temperatura jest odpowiednia, i tam sobie siedzą. A teraz pokażę wam coś ciekawego. Zobaczcie tutaj. Tak, to są kury. To są kury jarzębate, które się jeszcze nie przyzwyczaiły. I tak muszę wam powiedzieć, że z kurnika normalnie wychodzą, natomiast na grzędach jeszcze nie siedzą. Obecnie te kury właśnie rosy czerwone są bardziej podatne na i przyzwyczajone do tego, żeby siedzieć na grzędach. Tak jak widzicie, przed chwilą właśnie ta jedna z tych kurek by spadła. Także widać było już po zakupie od jednego hodowcy ten drób, że te kury rosy są bardziej odważne właśnie od tych jarzębatych, natomiast to nie przeszkadza, tamte normalnie sobie wychodzą. Fajne zjawisko, bo tutaj siedzą w 4 czy w 5 osób. Zapaliłem na chwilę światło, trochę nie powinno się tak robić, natomiast mówię, dobrze, że jest jeszcze w miarę widno i zaraz to światło zgaśnie i nic się nie dzieje. Plus jest taki, że jest w miarę cicho i mogę sobie normalnie nagrywać, chociaż tak jak widzicie, właśnie takie rzeczy się dzieją. Więc warto tutaj mieć jakąś ściółkę, żeby po prostu tych kur nie, żeby te kury się nie połamały, bo byłoby po prostu szkoda. Tutaj siedzi właśnie kogutek, kogutek już w sumie stary, my też go kupiliśmy już jako trochę starszego. Natomiast tak jak widać, wszystkie kurki sobie na grzędzie siedzą. Co wam mogę jeszcze powiedzieć? Przede wszystkim, tak jak mówię, pamiętajcie o tym, żeby na noc zostawić im trochę zboża, trochę wody, żeby miały, żeby na spokojnie mogły, jak rano wstaną, funkcjonować. Po jakimś czasie na pewno się przyzwyczają, już wszystkie będą siedziały nie w gnieździe, tylko na grzędzie, ale to musi upłynąć jakiś czas, tydzień, dwa, trzy, cztery i już wszystkie powinny być właśnie na grzędzie. Wcześniej te kury spały tutaj, też w gniazdach, ale wyżej, a teraz śpią już bezpośrednio właśnie na grzędzie. Jest też istotne, żebyście w odpowiedni sposób te żerdzie, to znaczy właśnie te, czy to będą deski, czy jakieś belki, żeby ta kurka mogła sobie wskoczyć. Te kury są rasy lekkiej raczej, więc powinny sobie poradzić, natomiast warto ustawić to w taki sposób, żeby się te kury nie męczyły, żeby sobie spokojnie mogły wejść, ale z drugiej strony, żeby nie spadały, więc te żerdzie muszą być odpowiednio duże, zanim się nauczą. Więc to tak wygląda. Widzę, że już większość kur się obudziła. Kury sobie siedzą na tych właśnie grzędach. Natomiast wracając, pamiętajcie przede wszystkim o wodzie, pamiętajcie o ziarnie, o zbożu, żeby to zboże im dostarczyć, żeby miały na bieżąco, nawet jak sobie rano wstaną. Raczej nie ma takiej sytuacji, że ona wstanie w nocy i będzie chodzić, bo jeżeli jedna kura by wstała, to sytuacja wygląda tak, że większość kur po prostu się obudzi. I tak jak ta jedna kura spadła, zobaczcie, co się teraz dzieje. Tutaj już prawie nic nie śpi, a tutaj właśnie kury się obudziły. Także zaraz niestety będę musiał nagrywanie zakończyć dla dobra drobiu. Natomiast chciałem wam tak pokazać, żebyście zobaczyli mniej więcej, jak to wygląda. Jest to dość istotne, myślę, dla każdego hodowcy, który
swoje kury trzyma, który będzie miał nowe kurki, bo po prostu warto jest nawet mieć taką drugą grzędę, żeby te starsze kurki siedziały na jednej grzędzie, a te młodsze siedziały sobie na drugiej grzędzie. Dominacja jest podobna, tam siedzą z reguły kury, które są mocniejsze, silniejsze. Myślałem, że kogut też tam będzie siedział, ale kogut się tak zaprzyjaźnił już i zaklimatyzował, że siedzi na tej grzędzie z tymi starymi kurkami. Także tak to wygląda. Tutaj kurki się biją, jeszcze leżą, ale już widać, że się rozpychają. Także moi drodzy, nie będę im może przeszkadzał. Kończę nagrywanie. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, napiszcie co myślicie i do zobaczenia. Cześć.